Tak wygląda człowiek po meczu walki. Gratulacje, nie wahałeś się, żeby tą głowę mimo szytego łuku biurowego wsadzić w tym gąszczu i zdobyć bramkę? Nie, no o tym się nie myśli. W takiej sytuacji, kiedy ma się piłkę na głowie, trzeba po prostu uderzyć i cieszę się, że też mi jakoś nie przeszkodziły w zdobyciu tej bramki. Kolejna twoja bramka, kolejna bramka głową. No tak, cieszę to, że dostaję dobre piłki na głowę i no nic tylko strzelać, bo dzisiaj no idealna piłka, także no nie pozostało nic innego jak strzelić bramkę. Trzeba przyznać, że no ten remis taki wyszarpany, wywalczony, chyba też poniosły was w końcówce trybuny, które jeszcze żywiej reagowały w końcówce. No tak, wiadomo, przy takim dopingu jeszcze jakieś te dodatkowe siły się wydobywają z człowieka, także nie było łatwo na pewno, bo sporą część meczu graliśmy w dziesiątkę, no ale no myślę, że każdy dzisiaj dał z siebie wszystko i no nie udało się wywalczyć chociaż ten remis. No właśnie, z przebiegu tego meczu, grając w dziesiątkę, no to chyba zdobyty punkt. No tak, no wiadomo, że chcieliśmy wygrać, ale Lechia jest bardzo dobrą drużyną. Nie pozwalało nam na wiele. No po tej stracie zawodnika jeszcze bardziej nam się skomplikowały sprawy, także no ten remis myślę, że należy przyjąć z godnością. Grzegorz, trzeba przyznać, że ten punkt wyszarpany, wywalczony dzisiaj, sporo zdrowia zostawiliście na boisku. No na pewno, chwała chłopakom, bo zostawili mnóstwo zdrowia na boisku. Graliśmy w osłabieniu przez chyba bodajże 30 minut, bo jakoś tak z dobrym przeciwnikiem, jakim jest Lechia. Udało nam się w końcówce meczu wyrównać stan spotkania i w aspekcie psychologicznym jest to dla nas bardzo ważny punkt przed następnymi meczami z Podbeskidziem, Pogonią i Koroną Kielce. No, gramy o życie i psychologicznie ten punkt bardzo dużo nam daje. Miałeś też dzisiaj sporo pracy, wskoczyłeś do bramki i chyba wdzięczyłeś się trenerowi za to zaufanie. No to już nie mnie oceniać, to już są od tego inni, żeby oceniać mój występ. Ja cieszę się, że zagrałem mecz. Żałuję, że nie udało się obronić jeszcze tego jednego strzału zawodników Lechii Gdańsk, bo moglibyśmy się cieszyć z trzech punktów, a tak no, tylko jeden. Taka bramka u nas nie padła zresztą. Z tymi bramkami u nas ostatnimi czasy jest licho, ale wierzę w to mocno, że ten punkt, ta bramka w końcówce da nam takiego bodźca, takiego kopa przed następnymi meczami i będzie dobrze.